Już od kilku lat dzieci z Dąbrowy Górniczej mogą cieszyć się atrakcjami akwaparku całkowicie za darmo. Nemo wraz z miastem gwarantuje młodym dąbrowianom darmowe 2 godziny basenu każdego dnia. Jak prezentuje się tegoroczny program ferii z Nemo? No właśnie, zima w tym roku nas za bardzo śniegiem nie rozpieszcza, ale to wcale nie znaczy, że tych ferii zimowych dzieciaki nie mogą spędzić atrakcyjnie. Stąd też w Nemo Świat Rozrywki przygotowaliśmy sporo atrakcji. Przede wszystkim to, co dzieje się już od kilku lat, rok w rok, to darmowe wejście dla dzieci z Dąbrowy Górniczej. Każdego dnia 2 godziny basenu, absolutnie za free. Dodatkowo opiekunowie zameldowani w Dąbrowie Górniczej mogą skorzystać z biletu wstępu z 20% rabatem. W tych działaniach oczywiście basen rekreacyjny, basen sportowy, jacuzzi, to wszystko dla dzieciaków, także zjazd i wrażenia mega ekstremalne zjeżdżając z turbo zjeżdżalni, czyli z tej największej, o największym kącie nachylenia. No to dla dzieciaków jest bardzo duża atrakcja, ale Nemo Świat Rozrywki to, tak jak sama nazwa mówi, nie tylko baseny, dlatego chcemy, żeby dzieciaki mogły korzystać z każdej ze stref rozrywki, stąd w każdy czwartek w naszym klubie bilardowym licencjonowany instruktor Polskiego Związku Bilardowego dla Dzieciaków przeprowadzi profesjonalny kurs gry w bilarda, być może nauczy ich jakichś ciekawych trików. No i oprócz tego nasza 8-torowa kręgielnia, największa w regionie, z tego także dzieciaki mogą skorzystać w promocyjnej cenie od poniedziałku do czwartku. Wynajem toru na kręgielni to koszt zaledwie 30 zł za godzinę. Jak się dzisiaj bawicie? Bardzo dobrze się bawimy, nawet byliśmy na zjeżdżalni, tak? Tak. A co jest najfajniejsze w Nemo? Że pływanie. Pływanie, tak? Najbardziej. Mama często odwiedza to miejsce? Mam wolny czas. Teraz mam ferie, jestem nauczycielem, więc mogę z dzieciakami przyjść. Sporo osób korzysta z tej oferty, jak widzimy. Tak, tak, tak. Bardzo mi się to podoba. Ja się zawsze chwalę koleżankom z innego miasta, że możemy w wakacje skorzystać, w ferie możemy skorzystać, dzieci za darmo, więc bardzo to przyjemne. Ferie to czas zabawy dla najmłodszych, ale w Nemo nie zapomniano o tych nieco starszych. Już 10 lutego w sobotę chcący nieco odpocząć rodzice mogą ruszyć w karnawałowy wir tańca.